Ale jeżeli się dokładnie przyjrzymy temu, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich na przełomie XVII-XVIII wieku, to na pewno można by taką wspólną formułę znaleźć. I proszę Państwa, to wszystko, co tam zostało wypróbowane, może nie tyle wymyślone, bo to jest pewien proces, jest to rezultat przystosowania pewnych tradycji do nowych warunków, to wszystko zmierza do tego, aby ułatwić ludziom funkcjonowanie w nowej sytuacji, w której już nie urodzenie, nie to, czy urodziliśmy się w takiej czy innej grupie społecznej, decyduje o miejscu człowieka w świecie, prawda? Aby się znaleźć w społeczeństwie, które jest niesłychanie dynamiczne, w której mamy do czynienia z szybkim, gwałtownym, często trudnym dla ludzi samych awansem społecznym. Wolnomularstwo jest takim ruchem, które stara się na przykład ułatwić swoim adeptom wejście w nowy krąg, w tę część społeczeństwa, no, do której różni ludzie aspirowali, a co nigdy nie jest łatwą rzeczą, jak możemy sobie wyobrazić. I teraz okazuje się, że to wszystko, co wymyślono na Wyspach Brytyjskich, stało się niezmiernie popularne w całej Europie i właściwie na całym świecie, zważywszy, że mówimy o epoce, w której Anglicy, Wielka Brytania, no, zaczyna tworzyć imperium światowe. Jest tutaj to efekt pewnej mody, jak wiemy oświecenie angielskie jest takim impulsem, który pada na podatny grunt we Francji, Francuzi się snobują na to wszystko co angielskie. Jest jeszcze jeden powód, mianowicie z jednej strony różne nacje emigrują na Wyspy Brytyjskie, zwłaszcza protestanci francuscy, hugenoci po odwołaniu edyktu o tolerancji, edyktu nantejskiego, ale równocześnie emigrują Anglicy, Szkoci, Irlandczycy do Europy, no, ze względu na te wszystkie wydarzenia polityczne, jakie tam mają miejsce. A więc ci emigranci, tutaj zwani Jakobitami, ze względu na to, że są związani z tym odsuniętym od tronu Jakubem II, oni są takim naturalnym jakby rozsadnikiem znajomości, wiedzy, czym jest wolnomularstwo. I myślę, że na tym zakończę. To znaczy, że jest to pewien system wartości i pewien system organizacji, no, który okazał się szalenie użyteczny w zmieniającym się szybko świecie w XVIII, XIX i potem XX wieku. Przy czym w różnych krajach z różnego powodu. No bo łatwo sobie wyobrazić, że zupełnie inna sytuacja jest Rzeczpospolitej, tej XVIII-wiecznej, szlacheckiej, a jeszcze inna będzie sytuacja w odrodzonej Polsce w II Rzeczpospolitej. Ale z tej bogatej oferty współcześnie wybierali to, co im się wydawało bardzo ważne. I tutaj, żeby już oddać głos kolegom, chcę dotknąć od razu tematu głównego tego naszego spotkania. No, trzeba było wymyśleć jakąś formułę, żeby od czegoś zacząć. Mity są dobrym punktem wyjścia. Otóż jeden z tych mitów, które wydają nam się tutaj właściwie szkodliwe, niepotrzebne, głosi, że wolnomularstwo to jest jakaś jedna wszechświatowa sieć organizacyjna, jakaś ponadnarodowa organizacja. Otóż nic bardziej błędnego. I trudno w ogóle znaleźć ruch inny na świecie, który byłby równie złożony, który byłby równie niejednorodny. Tu jest bardzo wiele nurtów. To się zresztą odbija potem w tej płaszczyźnie organizacyjnej, nawet dzisiaj w Polsce, nawet tutaj na tej sali, jak znam niektóre osoby, mamy przedstawicieli różnych kierunków wolnomularstwa, które w różnym okresie z różnych powodów powstawały. To właśnie wynika z tej otwartości formuły, prawda? Tej oferty, jak mówię, zarówno programowej, jak i organizacyjnej, która jest atrakcyjna, czy może być atrakcyjna dla wielu ludzi w bardzo różnych sytuacjach. Najlepszy dowód jest taki, że dzisiaj w Polsce, w odradzającej się III Rzeczpospolitej, ten ruch też bardzo szybko się odrodził i jeżeli spojrzymy na współczesną mapę wolnomularstwa, to zobaczymy, że ono się szczególnie silnie rozwija w Europie Środkowo-Wschodniej, prawda, w dawnej strefie panowania
radzieckiego, a więc w takich krajach jak Polska, jak Czechy, jak Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia. Nawet na Białorusi istnieje wolnomularstwo, proszę Państwa. Także właściwie nie ma kraju tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, w którym by wolnomularstwo nie kwitło, nie mówiąc już o Rosji, prawda, gdzie zresztą korzenie i tradycje wolnomularskie są bardzo stare, bardzo bogate. Także ten pierwszy mit, proszę Państwa, to jest właśnie to, że to jest jakaś jedna struktura, jakiś jeden ruch, no i nawet zdarza się taki pogląd, że oto ten jeden ruch ma oczywiście jedną centralę, jakiś tajny rząd światowy. No, już w takich szczególnie aberracyjnych przedstawieniach ten tajny rząd ma jeszcze jeden rząd. Oczywiście to są jakieś straszne postaci z Wall Street, ze sfer, prawda, finansów międzynarodowych, które no tutaj bardzo niekorzystny dla ludzkości scenariusz piszą. No to tyle. I po tym wstępie ja sobie tutaj usiądę i oddaję głos moim znakomitym interlokutorom. Proszę Państwa, dzień dobry albo dobry wieczór. Czy dobrze to działa? Działa? Słyszany jestem? Tak? Proszę Państwa, więc Pan Profesor Cegielski opowiedział nam tutaj taką historię o początkach masonerii, natomiast mnie by zapewne zaciekawiły bardziej te mitologie, które od strony prawicowo-nacjonalistycznej głównie, ale nie tylko przecież, są wokół masonerii rozsnuwane. I ponieważ umówiliśmy się, że mam postawić jakieś pytania jako advocatus diaboli, więc pierwsze takie pytanie, które bym miał do Pana profesora, byłoby takie o ten właśnie spiskowy, w cudzysłowie mówiąc, mafijny czy taki konspiratorski charakter ruchu masońskiego. A żeby nie być takim zupełnie gołosłownym, to powiem, że jak się przyjrzymy dwudziestoleciu międzywojennemu, to w lożach tego dwudziestolecia oczywiście zasiadają znakomitości. Od samego początku, od chyba 18 roku, jak te loże po wojnie się rozwijają, tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, to od 1909 roku pierwsza loża taka została reaktywowana, to nie, wskrzeszona, tak? Wskrzeszona po tym, jak władze Austrii i Rosji zaborowe zabroniły działalności masońskiej. No i pierwsze 10 lat XX wieku to jest taki żywiołowy rozwój tego ruchu, w którym uczestniczy mnóstwo wspaniałych ludzi. To znaczy tam, prawda, Andrzej Niemojewski pisze, że Romski się tym bardzo interesuje. Takim masonem jest wielkim Rafał Radziwiłowicz, a Andrzej Struk oczywiście wchodzi w to. Zresztą bardzo wielu ludzi, którzy wychodzą z różnych formacji takich teozoficznych. Jan Hempel kiedyś był teozofem, a na starość został komunistą i działaczem KP polskim. Więc w tym klimacie rozwija się ten ruch wolnomularski i na samym początku dwudziestolecia, od 18 właściwie roku, do tego ruchu wchodzi, czy może wcześniej wchodzi, ale jest w nim obecnych, mnóstwo postaci. To są patrioci, legioniści, ludzie Piłsudskiego, oficerowie. Żeby wymienić takich najważniejszych, Walery Sławek, Adam Skwarczyński, to są wiesz, masoni. Stanisław Tugut, przewodniczący lewicowego ruchu, to jest mason. Ale także tacy ludzie jak Adam Koc, prawda, to właściwie taki nieformalny szef wywiadu u Piłsudskiego. Wieniawa Długoszowski, Mieczysław, jakoś tam jeszcze miał dwa imiona miał jeszcze. Przecież ulubiony, ukochany adiutant Piłsudskiego. Mariusz Zyndram-Kościołkowski, prawda, Witold Stanisław, Zyndram-Kościołkowski to był bezpośredni podwładny Żelichowskiego, generała, który Wilno zabrał Litwinom na cichy rozkaz Piłsudskiego, żeby bunt podniósł. Otóż ci wszyscy ludzie stanowią, by tak rzec, środek lóż masońskich w latach 18-23. Pytanie moje jest takie.
Czy ja mam uwierzyć, że masoneria to jest całkowicie niepolityczny, etyczny, społeczny, mistyczny i teozoficzny ruch, kiedy w jego szeregach jest kwiat działaczy politycznych, oficerów, ludzi, których całe życie jest związane z walką zbrojną, konspiracją i polityką i którzy wychodzą do tej masonerii właśnie z konspiracji przecież, z konspiracji legionowej i w tej masonerii takie, by tak rzec, konstrukcje spiskowo-konspiracyjne uprawiają, to znaczy formują rządy, rozdają posady, motają układy, a i mam jeszcze liczne inne dane, tylko bardzo proszę, żeby nie mówić, że są to dane z jakichś kręgów prawicowo-nacjonalistycznych, bo ja pod stół wejdę i ucieknę, ja zupełnie z drugiej strony jestem. Ale chodzi o to, że w tych mitologiach to jakby coś na rzeczy może być, bo to jest formacja polityczna. Takie pytanie do pana profesora. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono rzeczywiście dotyczy ważnej kwestii. Ja w tym moim wprowadzeniu zapewne przydługim wspomniałem, że wśród różnych celów, jakie ten ruch wypełniał, wypełnia i wypełniać pragnie, jest też cel polityczny. Tylko musimy sobie tutaj dwie rzeczy wyjaśnić i powiedzieć. Po pierwsze, jak to założenie pierwotne wygląda i jak sprawa prezentuje się w głównym nurcie wolnomularstwa. Bo skoro powiedziałem, że jest ich bardzo wiele i że ten ruch mieni się różnymi barwami, no to jest jasne, że możemy tam wskazać, prawda, jakieś centrum, ten taki, prawda, mainstream i jak i również skrzydła. I wreszcie odnieść się do sytuacji w Polsce międzywojennej, która była specyficzna, która rzeczywiście była specyficzna. Zacznijmy od tego, że owa niezwykła formuła ideowa i organizacyjna, mam nadzieję, że najmłodszy przedstawiciel rodziny Bojarskiej jeszcze się zjawi i że tak powiem dopełni nam tutaj tę reprezentację generacyjną. Otóż ta pierwotna formuła, która jest ujęta, proszę Państwa, w dokumencie, jeden z ważniejszych dokumentów naszej cywilizacji, w konstytucjach, czy właściwie księdze konstytucji Wielkiej Loży Londynu, potem nazywanej Anglii, wydanych, opublikowanych przez pastora kościoła Anglii, Jamesa Andersona w 1723 roku. Zresztą tak na marginesie, no mam nadzieję niedługo złożyć w wydawnictwie właśnie obszerne, krytyczne wydanie tego dokumentu. Otóż w drugim artykule tych statutów czy konstytucji powiada się tak, że wolnomularz jest lojalnym poddanym władzy. No i tam jeszcze taka formuła, że tutaj wolnomularstwo zawsze kwitło właśnie wtedy, kiedy istniała harmonia pomiędzy nim a władzą królewską i że jeżeli zdarzy się jakiemuś członkowi loży zbuntować, czy popadnie w konflikt z władzą państwową, to loża go w jego buncie nie poprze, ale będzie go żałować jako człowieka nieszczęśliwego i udzieli mu pomocy jako takiemu, jako właśnie człowiekowi, który ma kłopoty, ma problemy. Jeżeli tę taką no, bardzo enigmatyczną formułę odnieść do konkretnych warunków, jakie panowały w trzecim dziesięcioleciu XVIII wieku w Zjednoczonym już Królestwie, to powiemy sobie, że ta formuła pisana była z myślą o dużej części społeczeństwa ówczesnego, katolickiej części tego społeczeństwa, które znajdowało się w permanentnym konflikcie z panującą dynastią hanowerską, no i która to część za pomocą czy za pośrednictwem właśnie owych emigrujących do Francji, do Włoch, do Hiszpanii, do Polski, jakobitów, czyli zwolenników tej odsuniętej monarchii Stuartów, starają się, i to przynajmniej nie drogą pokojową, władzę odzyskać.